Słuchajcie, jadę do radia ratować betę z tą kierownicą, żeby coś zrobił. Nie wiem, czy to będzie chamski tuning, czy doraźna naprawa, czy to się w ogóle uda, żeby doprowadzić do symetrii, bo w tej chwili to tak, lewą stronę mam jak u mini ścigacza, a prawą jak na enduro. Na koło nie idzie ten wyrywać, powiem wam, że naprawdę bardzo słabo. Nie można dobrze kompresji zrobić. Tak fajnie do pionu wrzucić. No po prostu słabo, nie? Albo bym musiał się po prostu wprawić w taką krzywą. Ale to nie ma sensu. Radio, sprzęt, ma wszystko, jest kawał rury. Powinno się udać. No chyba, że kierownica pęknie, nie? No i lampa do wymiany, chociaż świeci, nie? Nie jest źle. No i tablicę trzeba wyprostować. No już za chwilę będę na miejscu. Marcel mi napisał, nie, że na tej ulicy Willy Boysów, nie, na tym, gdzie się wywaliłem, gdzie beta szlifa zrobiła, są takie ślady od kierownicy, od wahacza, nie wiem jeszcze od ogona, żeby tam serduszko różowe namalować na pamiątkę. Lepiej by było, jakby Filip tam, kurde, zrobił palenie gumy w kształcie serca. Muszę wam powiedzieć, że nawet z wchodzeniem w zakręty jest tak głupio. Naprawdę. To wiesz, geometria, żeby była taka jak w tej tutaj strony. Naciśnij nogą tą, Jarek, żeby to na dole było. Idzie. No, bo ja, nie, to w ogóle tak muszę okrakiem. No. Poczekaj, daj chwilkę. O, teraz idzie. Teraz już coś poszło. No kurwa, operacja się nie udała niestety, trzeba było to przewidzieć, nawet opalanie nic nie pomogło, kierownica pierdzieliła i trzeba kupić nową, ona w tej chwili to w ogóle, już w ogóle nic się nie trzyma, ale co, no są opaski, zaraz opaskę założę i wracam i taka sytuacja. Nara! Adaś, co żeś narobił, byku? Na spokojnie teraz trzeba wracać. Wyrywać już można, ale nie na takiej pękniętej. Muszę zaraz zamówić. Chciałem teraz właśnie zamówić, ale... No niestety mój telefon widzi tylko niemieckie sklepy, kurde. W piątku, czy tam do czwartku przyjdzie nowa kierownica, czyli dzisiaj będę mógł sobie to już wszystko porozkręcać. No w sumie jakby wisiała, ta i tak bym sobie dał radę, żeby dojechać.
najgorzej by było, jakby ta prawa strona z gazem pękła. Taka sytuacja, no się zdarza, nie? Adaś mówi, tylko nie wyrywaj na koło z tym. Ja mówię, no byś jeszcze ze dwie dał tutaj, to by można było, nie? Nie, no to są przeciążenia jednak. Chociaż jakąś starą kierownicę mam. To myślę, że ją chyba wyrzuciłem. Pogiąłem i wyrzuciłem. A zawsze od Raptora mogę wziąć. Albo od skutera. Nie, no mam kierownicę, ja pierdzielę. Ciekawe, czy są kierownice takie specjalne do... Ktoś wypróbował, przetestował do jazdy na kole, do wyrywania właśnie. Do takiego stędu. Majster pojechał. Fajne auto na sprzedaż jest, na dziewiątkę. Może ja bym przetestował. Wiem tylko jedno, że dokłada, polecał mi Marcin z ASG, żebym wysoką wziął. Taką jak od składaka i taką założyłem właśnie. No i o wiele lepiej jest. No ale no tutaj nie będę się raczej bawił w jakieś tam zmiany. W ogóle najlepiej to uczyć się jeździć na serii, żeby nic nie zmieniać. Jeżeli chodzi o enduro, wheelie. Wygląda, nie? Jestem ciekawy właśnie, czy tak jak chłopaki w Stanach jeżdżą, Gino czy inni, czy oni coś zmieniają, kierownicę czy nie? Szkoda, że sobie nie pojeżdżę, no. Dobra, słuchajcie, to ja kończę. Rozbieram. I w przyszłym tygodniu zakładam nową. Trzymajcie się, do następnego razu.